z Gryfina, a więc bram ze numerem 33 Patryk Brzozowski, zawodnik z pola z dwójką Bielecki, 5 Pisewski, 3 Nowak z trójką Górka, 5 Felcześń. Nie jest to faworyt tego meczu, jest to Beniaminek czwartej ligi. Gramy w Toruniu, piłka w grze. Perkusji dla Energetyka, Stefanowicz. Chciał puścić na lewej stronie Uszalewskiego, piłka doszła do Tomaszewskiego i tutaj doszło do naprawdę sytuacji, którą... Jeszcze Chmielewski, dobre dośrodkowanie i Stefanowicz miał wyglądać po tym stałym fragmencie gry. Kryszak, niezła wrzutka i znowu... Rozpoczęli podopieczni Rafała Guraka, Urbański, dobra, centra na pole karne, no i tutaj dwójka, piłka żelany. Marciuk są blisko narożnika, dośrodkowanie tego drugiego na pole karne, ale Cebulski, krótko z Prawuckim. Łukasz Cebulski, dochodząca piłka, Poloczek. Niebo, szóstka zawodników w żółto-niebieskich trykotach w polu karnym, dośrodkowanie, Kozłowski. Nie udało się. Z którym mieliśmy tutaj na stadionie miejskim troszeczkę problemów, tymczasem, jak widzą Państwo, Energetyk. Kryszak, jego strzał na bramkę, ale Brzozowski łapie tę piłkę Aleksandra Tomaszewskiego. Zmiana czysto pozycyjna, ale zmiana, na którą wydaje mi się, że się mimo wszystko zanosiło. Druga połowa gospodarzy. Na krótki słupek zagrana piłka, no i tutaj Stefanowicz był bardzo bliski uderzenia piłszaka. Aleksandrowicz, Będzieszak, płasko na pole karne, nie uderzył czysto w piłkę, Chmielewski. Jeszcze Aleksandrowicz, strzał z dalszej odległości. Kryszak, dobra piłka na pole karne, zakończy to Daniel Ciach. Stefanowicz miał duże problemy z zrobieniem czegoś z tego zagrania. Chmielewski na pole karne, gra do Stefanowicza przed pole karne. Stefanowicz, prawa noga, Stefanowicz. Do prawej strony Będzieszak. Będzieszak jeszcze przed pole karne, Chmielewski, prawo noga, Chmielewski, celny strzał, ale... A teraz Elana, Kozłowski, próbuje się obrócić, Kozłowski! Cebulski do lewej nogi, dobra podcinka tej piłki, Poloczek! Z okolic własnej bramki, jeszcze nie koniec, Prawucki, kto to zakończy? Jeszcze walczy Aleksandrowicz, Lenartowski. Trochę niepokładania w tej sytuacji, Stefanowicz, końcowa linia, Stefanowicz płasko. Jeszcze spróbuje Aleksandrowicz, ale... A Kryszak centruje dochodzącą piłkę. Minął się i piłki, natomiast nic z tego do końca nie wynika. Aleksandrowicz, jego strzał broni piłkę, bramkarz 1-0. Elana obejmuje prowadzenie. Proszę bardzo, Kordian Górka. I to była... Jedna, no i to była, wydaje mi się, najciekawsza sytuacja, a więc z klubem oddalonym praktycznie na 40 km od Torunia. Piłka na pole karne, Poloczek i tego zeszłego. Dobra wrzutka Kryszaka w kierunku Felsza. Jeszcze Urbański. Próbują grać torunianie te akcje, no i gra Elana teraz piłką. Przerzucili to do prawej flanki, Górka na pole karne. Agresywny przynajmniej na trzecią ligę, tymczasem upadł w polu karnym Mariusz Kryszak. Według arbitra nie było mowy o żadnym faulu, tymczasem Kozłowski faulowany przez Pawła Bieleckiego. O, wreszcie zrobiło się ciekawie w tym meczu. Warto było czekać do drugiej minuty doliczonego czasu gry na coś takiego. Aleksandrowi czerwona kartka dla... Faktycznie, być może dla Elany jedyny pozytyw to, że będą mieli prawdopodobnie 3 punkty. Jak będzie po tym rzucie wolnym poprzeczka Patryka Urbańskiego. Jak dobrze pamiętam, drugi raz rzędu po takim rzucie wolnym Urbański trafia w poprzeczkę. Koniec meczu, 1-0. Elana pokonuje Energetyk Gryfino po trudnym meczu, po trudnym dla oka i trudnym dla zawodników na boisku. Jednakże dla Torunian najważniejsze są 3 punkty, które dają im w tym momencie 5. miejsce i...